Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że po raz kolejny możemy studiować wspólnie Słowo Boże. Przepraszam troszeczkę za mój głos, ale nieco się przeziębiłem. Ostatnio moje dziewczynki troszkę chorowały. No i trzymałem się dzielnie, pielęgnując je tam razem z żoną, aż w końcu mnie też dosięgło. No i dlatego mówię tak trochę nosowo. Ale nie przeszkadza mi to w tym, żeby spotkać się z wami, żeby nagrać jakiś film związany z właśnie z Pismem Świętym, z kolejnymi tematami. Mam nadzieję, że Pan Bóg nam pobłogosławi właśnie ten czas w szczególny sposób. Dziękuję za pozytywny odzew i za wasze komentarze, za to, co piszecie. To jest bardzo budujące i zachęca do dalszego rozwoju, do dalszej służby dla Pana Boga i dla was. Więc pozwólcie, że dzisiaj przejdziemy do tekstu, który jest przewidziany na naszą pobudkę poranną. Jest to tekst zapisany w liście do Rzymian w 8 rozdziale i tam wersety od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeżeli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim byli uwielbieni. No, dużo wątków jest w tym fragmencie. Zacznijmy od 14 wersetu. Tutaj jest powiedziane, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Gdybyśmy sięgnęli sobie na przykład do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału, czy też do pierwszego listu Jana, bo tam się też pojawiają podobne myśli, to jest wyraźnie powiedziane, że tym, którzy Jezusa przyjęli, którzy w Niego uwierzyli, zostało dane prawo, aby byli dziećmi Bożymi. A na jakiej podstawie człowiek zaczyna szukać Jezusa, wierzyć w Niego? Mówiliśmy o tym w pobudce porannej pod tytułem Jak wierzymy? Pozwólcie więc, że powtórzę tylko jedną myśl, a osoby chętne zachęcam do przestudiowania tamtej pobudki wraz z nami. To Duch Boży jest tym, który prowadzi nas do poznania Jezusa Chrystusa, który wzbudza w nas potrzebę przyjścia do Zbawiciela, wyrażenia skruchy, uzyskania przebaczenia grzechów. I każda osoba, która się ukorzy przed Bogiem, wyzna swoją winę, zostanie oczyszczona przez krew Jezusa Chrystusa i w tym momencie staje się dzieckiem Bożym. Jesteśmy dziećmi Bożymi w ramach takiego podwójnego albo potrójnego aktu własności. Ja to tak nazywam. Każdy człowiek z racji stworzenia jest dzieckiem Bożym. Z racji też zbawienia, którego Jezus dokonał na krzyżu, też jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale żeby być takimi pełnoprawnymi dziećmi Bożymi, takimi świadomie, to w tym momencie musimy sami dedykować swoje serce Panu Bogu, wyrazić osobistą decyzję. Tak, Panie Jezu, ja chcę należeć do Ciebie. I do tego wszystkiego prowadzi nas Duch Boży. A w momencie, w którym stajemy się dziećmi Bożymi, tutaj dalej ten tekst mówi, że nie ulegamy już więcej bojaźni. Bojaźni związanej z tym, co przyniesie życie, z jakimiś może dylematami, jakimiś słabościami. Wyzbywamy się takiego myślenia ziemskiego, a zaczynamy się skupiać na tym, co niebiańskie i przestajemy odczuwać do Boga dystans, jakiś taki niezdrowy strach, który może odczuwaliśmy wcześniej. Wszelkie jakieś uprzedzenia czy wykrzywione koncepcje pojmowania Bożego charakteru ustępują miejsca obrazowi Boga, który jest Bogiem miłości, Bogiem, który jest naszym Ojcem. Pojawia się taka bardzo intymna, głęboka relacja. I tutaj to słowo Abba pada. Tutaj jest wyjaśnione Abba Ojcze. Tak? Natomiast tak naprawdę w języku hebrajskim Ab albo Av, bo można to tak i tak wymawiać, to jest Ojciec. Natomiast Abba
To jest tatuś. Bóg wszechświata, król królów i pan panów, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, on pragnie być twoim i moim tatusiem. Nie ojcem, nie tym, który dyryguje, który dyscyplinuje, chociaż to też, ale kimś, kogo kochasz, do kogo się garniesz. Do mnie, kiedy dzieci mówią tatusiu, to ja się rozpływam. Rączkami oplatają sobie moją szyję, tulą się do mnie, wariują ze mną. Wiem wtedy, że one mnie kochają. I Pan Bóg chce, abyśmy również do Niego podchodzili właśnie w taki sposób. I tutaj dalej jest powiedziane, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy również dziedzicami. Dziedzicami czego? I tutaj list do Galacjan się kłania, 3 rozdział, wersety 26-29, polecam do przeczytania. Tam jest powiedziane, że ci, którzy są Chrystusowi, którzy należą do Jezusa Chrystusa, są potomkami Abrahama, prawdziwymi potomkami, według wiary, nie według ciała, i są dziedzicami obietnic Bożych. A jaka obietnica została dana Abrahamowi? Że jego potomstwo odziedziczy ziemię. I dokładnie tak się stanie. Kiedy Pan Jezus przyjdzie i zakończy historię grzechu na tym świecie i ta stara ziemia spłonie, niebiosa, które dzisiaj znamy, z trzaskiem przeminą, tak mówili z Piotra, wtedy Pan Bóg odtworzy tą ziemię, odtworzy niebo i wprowadzi swój lud do ziemi obiecanej. I faktycznie potomstwo Abrahama, potomstwo według wiary, odziedziczy ziemię. To jest niesamowite, prawda? I tutaj jest powiedziane, jaki jest warunek tego, żeby stać się dziedzicem. Jeżeli tutaj na tej ziemi jesteśmy gotowi na ofiary dla Boga, jeżeli jesteśmy gotowi dla Niego cierpieć, jeżeli jesteśmy gotowi dla Niego znosić przeciwności, tak jak On znosił je dla nas, to będziemy mieli udział również w Jego uwielbieniu. Bo Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale On zmartwychwstał. I tak jak apostoł Paweł mówi w 1 liście do Koryntian, On jest pierwiastkiem wszystkich tych, którzy zasnęli. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nasza wiara byłaby daremna i nasza nadzieja na zmartwychwstanie i życie wieczne byłaby bezsensowna. Natomiast sam fakt, że nasz Zbawiciel żyje, wstawia się za nami, walczy każdego dnia o nasze zbawienie, świadczy o tym, że Bóg chce dotrzymać tej obietnicy. Więc jeżeli w twoim życiu pojawiają się jakieś trudności, problemy, jakieś troski, po prostu oddaj to Panu Bogu i zawsze przypominaj sobie, że On przeszedł daleko więcej po to, aby wywalczyć dla nas zwycięstwo i życie razem z Nim w Jego niebiańskim królestwie. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie daj sobie wmówić szatanowi i ludziom mu podległym, że jesteś nikim, że się do niczego nie nadajesz, czy innych tego typu bzdur. Jesteś księciem. Jesteś księżniczką. Twój status w oczach Bożych jest bardzo wysoki. Nie srebrem i złotem przecież Bóg nas wykupił, ale swoją własną drogą, świętą krwią. To chyba coś znaczy, prawda? Chciałbym, abyś pamiętał o tym w dzisiejszym dniu i aby to dawało ci siły do tego, żeby żyć, żeby sprostać wyzwaniom, jakie dzisiaj są przed tobą. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, chcę bardzo podziękować tobie za to, że przez te kilka minut z tego poranka mogliśmy się skupić na twoim słowie. I dziękujemy za to, że nie tylko możemy i powinniśmy traktować Ciebie jako suwerena, jako króla, jako tego, któremu należny jest nasz szacunek i cześć, ale że możesz być naszym kochanym tatusiem, do którego zawsze możemy przyjść po pociechę, po radę, który zawsze znajdzie dla nas czas i którego miłości i akceptacji możemy być pewni tak bardzo, jak niczego innego w tym życiu. Dziękujemy Ci, Boże, za to z całego serca i pomóż nam o tym pamiętać, aby ten dystans, który być może czujemy względem Ciebie, żeby po prostu zniknął
i żebyśmy mogli naprawdę tak zatopić się w tej miłosnej relacji z Tobą, zatracić się w niej, abyś Ty stał się wszystkim dla nas, tak jak my jesteśmy wszystkim dla Ciebie. Prosimy o to w pokorze, z całego serca, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi kochani, dziękuję za czas, który spędziliśmy razem. Widzę, że subskrypcje wzrastają. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą dobrą pasję i że będziecie dalej lajkować nasze filmy, komentować, subskrybować. Jeżeli to możliwe, też podsyłajcie to jakimś swoim znajomym czy członkom rodziny, aby i oni mogli zapoznać się z tymi materiałami, które umieszczamy na naszym kanale i żeby w ten sposób nasza YouTube'owa rodzina mogła się rozrastać i coraz więcej osób mogło właśnie przyjmować poselstwo Ewangelii. Życzę Wam udanego dnia w szkole, w pracy, gdziekolwiek będziecie i takich myśli Bożych przez cały ten czas. Nie dajcie się oderwać od tego, co niebiańskie, na rzecz tego, co ziemskie. Tak, to prawda, mamy żyć tutaj na tej ziemi, ale jednocześnie umysłem tkwić gdzie indziej. I tego Wam życzę z całego serca. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.